A więc siemandero, moi drodzy, słuchajcie, jak ostatnio mówiłem, że szykuje się na kanale jakaś mega niespodzianka, także generalnie no stało się, nie wiedział o tym totalnie nikt. A więc, moi drodzy, witam was z pięknych okoliczności kolbuszowskiej przyrody wraz z nowym kładem na kładowym vlogu, czyli Polaris Sportsman XP1000. Nie wiem, stało się. Naprawdę, to nie są żarty. Stała się taka rzecz. Moi drodzy, spędziłem dzisiaj, kurczę, pół dnia, a nawet więcej niż pół dnia w rozjazdach. Byłem po ten sprzęt. Jestem trochę zmęczony, ale musiałem po prostu pojechać wam, nagrać kawałeczek chociaż vloga, żebyście wiedzieli, co się stało. Także tak jak zapowiadałem, że będzie grubo, najgrubiej, z najgrubszych rzeczy, to po prostu jest. Tak jak mówiłem, mam nadzieję, że udało mi się was zaskoczyć. Dodatkowe info, w sumie najważniejsze, oczywiście nie zostałem oficjalnie żadnym dealerem Polarisa, natomiast zostałem przedstawicielem handlowym dealera Polarisa. Także, moi drodzy, od dzisiaj, od tego momentu możecie do mnie dzwonić, możecie do mnie pisać, możecie pisać na biuromałpa.quadowysalon.pl i będziemy również ogarniać Polarisy. Generalnie teraz od jakiegoś czasu, kiedy weszłem w branżę w ogóle kładową, dużo się pozmieniało, poznałem dużo ludzi, poznałem dużo dogłębniej ten cały rynek i wiem, z czym to wszystko się je. W ogóle stresuję się bardzo, bo to wszystko kosztuje mnie bardzo dużo emocji. Generalnie jaram się dzisiaj mega, tak? Także, moi drodzy, tym razem firma, z którą podjąłem współpracę, oficjalnie można to powiedzieć, norbert.motomikulski.pl. Tak jak wspominałem wcześniej, zostałem oficjalnie jego przedstawicielem handlowym, także zajmę się u niego sprzedażą, zajmę się jakby troszeczkę promocją marki, no i takimi innymi biznesowymi rzeczami. Także, moi drodzy, no, jeśli jesteście zainteresowani Polarisami, zapraszam do mnie. Za niedługo ruszy na mojej stronie internetowej, czyli quadowysalon.pl, specjalna podstrona z Polarisami i będziemy działać, będziemy ogarniać. No i co, pchamy ten wózek do przodu, łączymy pożyteczne z pasją, łączymy pasję z biznesem i to jest generalnie przepiękne. Kurczę, mam nadzieję, że wszystko wam powiedziałem, co chciałem powiedzieć. No kurczę, no ja to jestem spontaniczny generalnie, bo decyzję o tym podjąłem dość szybko, choć rozmowy prowadziliśmy już jakiś czas. O cię panie, taki to Polaris, ale powiem wam szczerze, że nikt o tym totalnie nie wiedział. Nie wiedział Marcin, nie wiedział Wojtek, Chris Cross nie wiedział, Paweł nie wiedział, nikt nie wiedział. Także panowie, moi serdeczni ziomkowie, pozdrawiam was serdecznie. Wiem, że was mega zaskoczyłem. W sumie zaskoczyłem sam siebie. Dobra, ja wam dzisiaj nie paplam, przejadę się kawałeczek. Oczywiście sprzęt ma przejechane dosłownie, nie wiem, 3 km. Także funkielnówka nieśmigana, a ja muszę poogarniać w ogóle, z czym to wszystko się je. O cię panie. Muszę sobie jeszcze zawieszenie podregulować. Troszeczkę go zwiększę o 1 stopień. Kilka dodatków zamocowaliśmy do niego, ale o tym wam dzisiaj nie będę mówił, bo dzisiaj jest totalne info, po prostu przekazanie wam szaleństwa, totalnego szaleństwa polarisowskiego. 7,4 km przejechane, no także sprzęt, no nóweczka, no i spokojniutko, kurczę, jaram się jak dzieciaczek taki troszkę. O, Polaris, kurczę, ja 3 lata temu, zakładając kanał, jeżdżąc Linhajem 500, w ogóle ja boję się po prostu, co będzie za rok albo za 2, naprawdę. A są pewne plany. Powiem wam, że jak kiedyś sobie siadłem na Marcina Polarisa 1000, to bałem się, że Znaczy dzisiaj się bałem, jak będę siadał już na mojego, że pozycja trochę będzie dla mnie niewygodna, trochę za niska, trochę nogi będą ugięte w kolanach. Natomiast nie, tak nie jest. Czuję, że zrobimy paręnaście kilometrów i jakby zgramy się fajnie. Siedzenie oczywiście, no to jest chyba największe z największych siedzeń w ogóle we wszechświecie. Jak macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, piszcie w komentarzach. Tyle, co będę na tą chwilę wiedział, postaram się Wam odpowiedzieć. A teraz jadę do garażu oglądać quada, bo ja mam tak, że muszę zajrzeć w każdy zakamarek oczywiście. Takie zboczenie moje quadowo-vlogowe. Dobra, moi drodzy, a więc ja się z Wami żegnam, nie przedłużam. Mam nadzieję, że się cieszycie tak samo jak ja, bo ja oczywiście no banan na mordzie i do przodu. Także no kurczę, mam nadzieję, że Was zaskoczyłem. A więc, moi drodzy, standardowo kochajcie się, róbcie dzieci, kupujcie Polarisy i bądźcie mili dla swoich sąsiadów. Siemandero, peace yo!